Chcę przekazać swoim informacjom.
tradycyjnych oraz więc współczesnych. Przewidziane są nagrody za tekst, więc 1000 zł, również za udział w konkursie, też przewidziane są nagrody. Gminny Ośrodek Kultury również ogłosił konkurs fotograficzny bliżej pracy rolnika z tradycją nowoczesności i oczekuje do 15 sierpnia 2020 roku na pracę jedno zdjęcie przedstawiające tył pracy rolnika. Przewidziane są również oświadczenia nagrody. Z tych prac nadesłanych zostanie stworzona wystawa w Miłomotorze. Dziękuję za poruszenie moją gmina za przeprowadzenie 23 roku. Związanych z budową, zacznijmy.
tak. Kucharze trzy postępowania. Wereza jedno. Jednica dwa. Przepraszam, trzy postępowania w miejscowości. Rogoźniuszka dwa. Zaszczęski jeden. W miesiącu odnośnie do ostatniej informacji wydano decyzję na organizację tych centrów fotowoltaicznych w miejscowościach Uniew, Misie, Zebrzyca, Strzakły, Zeszczak. Również trwają postępowania związane z decyzjami środowiskowymi dotyczącymi budowy ferm zerowych na terenie gminy. To są wszystkie postępowania, które się toczą. Toczą się postępowania dotyczące budowy fermy drobiu na terenie miejscowości Kozuskiej. To jest 472 tajemne. Samochodowe kolegium odwoławcze uchyliło decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia i w kierunku postępowania. Trwają postępowanie w toku również na lokalizację czterech górników w obrębie miejscowości Krzewica. Również po decyzji samochodowego kolegium odwoławczego po protestach ponownie wszczęliśmy postępowanie zgodnie z zaleceniami samochodowego kolegium odwoławczego. Również trwają prace na budowę, trwają decyzje, opracowanie decyzji środowiskowych na budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w czterech miejscowości Łukowisko. Postępowanie jest na etapie poinformowania społeczeństwa ponownym przeprowadzeniu postępowania w formie obwieszczenia po decyzji samorządowego kolegium odwoławczego. Również trwa postępowanie dla inwestycji budowy czterech górników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Polska. Trwa postępowanie dotyczące rozbudowy biogazowni w miejscowości Zaścianki. Rozbudowa jest instalacji na zwiększy docelową moc do 2,2 MW. Dla inwestora zostaną obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i postępowanie zostało w obszarze samego czasu przedłużenie takiego. Również trwa postępowanie dotyczące budowy sześciu górników w miejscowości Łukowisko. W związku z negatywną decyzją środowiskową inwestor odwołał się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Jest w trakcie rozpatrzenia. Również na Zaściankach trwa postępowanie dotyczące budowy 8 górników. Jest to przy biogazowni po inwestorach Bioserwis. Postępowanie jest na etapie uzgodnień portala kopiujących. Również na terenie miejscowości Rogoźnica Kolonia. Trwa postępowanie dotyczące budowy jednego górnika ze zmianą sposobu użytkowania. Jest to na etapie obwieszczenia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.
Na terenie okręgu do Korki trwają dwa postępowania na budowę w sumie 16 budników. Postępowanie jest na etapie uzyskania zgody i obowiązków opiniujących. Mają również postępowanie dotyczące budowy dwóch budynków interpretacji górników w miejscowości Rogoźnica. Postępowanie jest na etapie uzgodnień z organami opiniującymi. Trwa również postępowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego na stacji demontażu pojazdu wraz z lakierem i flakami na terenie miejscowości Macie. Dwa postępowania dotyczące decyzji środowiskowej, a dotyczące budowy budynku inwentarskiego dla szkoły, które wydaje wraz z infrastrukturą towarzyszą są w miejscowości Misie. I to tyle. Thank you.
Oczywiście cała działalność jest w tym raporcie opisana, dotycząca funkcjonowania gminy, jednostek organizacyjnych systemu oświaty. Chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że ten raport zawiera istotne informacje dotyczące funkcjonowania gminy. Każdy z mieszkańców może spojrzeć bardzo globalnie i wnikliwie na obraz wyłaniający się z tego raportu. Bardzo istotnym elementem są oczywiście wydatki inwestycyjne, które opisujemy w rozbiciu na poszczególne jednostkowe inwestycje. W 2019 roku zaplanowano 41 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 8 milionów złotych. Realizowano w wysokości 94,7%. Są to oczywiście wydatki inwestycyjne, niektóre z nich są realizowane wieloletnie, a w związku z tym znajdują tam również odzwierciedlenie w budżecie tego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpatrzyliśmy odpowiedź na budżet 2022. Proszę bardzo Państwa radnych i tłumaczących. Pytania, sugestie, wypowiedź. Przechodzimy do wyboru punktu 3. Rozmawiania uchwały w sprawie wyboru zaufania. Uchwała Rady Gminy Grodno Gdańskie z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wyboru wyboru zaufania w budowie gminy Grodno Gdańskie za 2019 rok. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy punkt 4 porządku obrad, przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansów budżetu gminy za 2019 rok, podpunkta przedstawienie sprawozdania z zadania budżetu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań finansowych. Bardzo proszę pani skarbnik.
Komisja stwierdza, że z 2013 roku wybrany dochody w wysokości 50
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco w tym okresie trudnym dla nas wszystkich związanych z sytuacją.
szkolne. Potem pani Sarzykowa z 1900 zł i dotacja na działalność na kwotę 2000. Liczą to wydatki, zwiększenie wydatków na produkty produkcyjne, zwiększenie wydatków na produkty produkcyjne, zwiększenie wydatków na
Wielokrotnie zapowiadaj na Boże. W odpoczynku od Bóg Centrum Cieszyńcy przychodzimy do Bożego Punktu Dębu Cieszyńcy. Regulamina Wyświęcego Wysoka składa jakieś szczegółowe warunki przyznawania nauczycieli marnych, dodatku do tego zmiany zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania przerobienia za godziny ponadmiarowe i godziny do rajem zasad w szkołach przedszkolu prowadzonej przez gminę i Ministerstwo Pracy. To ustanowienie ma położenia wysokie. Proszę bardzo Państwa, czy macie jakieś pytania w związku z tą uchwałą? Uchwała regulaminu 17 z 31 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokiej sprawy i szczegółowe warunki przyznawania przyznawców w dodatku do tego zmiany zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadmiarowe i godziny realnych zasad w szkołach czy szkoły prowadzone przez gminę i Ministerstwo Pracy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt D w punkcie 6. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie 6. Regulaminu dotyczącego trybu kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu pracy dla nauczycieli szkół czy szkoły, na które programy prowadzące powinny być gospodarstwa. Tą uchwałę nie uważa położenia na misji. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, jeśli macie uwagę, to uchwałę. Uchwała regulaminu dotyczącego dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu dotyczącego trybu kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół czy szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina i Ministerstwo Pracy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 7. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Czy tam jest sprawa? Thank you.
pewne kupony, tak, zarezerwowane ceny. Sądzę, że podobnie będzie w tej sytuacji, jak i wielu innych. A wiele dróg powiatowych jest na terenie gminy Międzyrzysko-Podlaskiej. Stąd też zadanie jest bardzo dużo. Z tego miejsca chciałem podziękować przedstawicielowi powiatu bielskiego i osobiście panu Mariuszowi Filipkowi, starosty, wszystkim radnym powiatowym za taką przychylność w realizacji zadań. Podziękować również moim kolegom wójtom z gminy Oświęcim za dobrą i konstruktywną współpracę. Współpraca buduje i myślę, że to będzie znaczone, będziemy kontynuować w agencji. Nie idę. Znowu zatrzymanie.